Muzyka, pogoda. Tak, oto czwartkowy program. Rozpoczynamy, moi drodzy. Rozpoczynamy program kulinarny, kurlopatwa w kuchni, a dzisiaj tematem będzie wybór mięsa zgodne z porą roku. Czym to się je i dlaczego tak akurat wybrałem? A program przygotowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Święta Hildegarda żyła w średniowieczu, była benedyktyńską mniszką i zostawiła nam w, swoim, w swoich notatnikach, w takim spadku duchowym, materialnym, wiele różnego typu ciekawych rzeczy, m.in. dotyczących. I żywienia, i dietetyki, i też leczenia. I tutaj, moi drodzy, jest to o tyle ciekawe, że to się wszystko sprawdza. A mamy wiek XXI, więc to nie była raczej jej wiedza, a wiedza jej przekazana. Ale my skupmy się na dzisiejszym temacie. Trwa wielki post. Jest to taki czas przygotowywania się do najpiękniejszej wiosny naszej wiary. Kwiatu, a zarazem i owocu czyli do świąt Wielkiej Nocy. A jednocześnie jest to czas robienia również wiosennych porządków w swoim organizmie zarówno tym, tych porządków duchowych, tych zdrowotnych porządków, jak i psychicznych i duchowych. Więc spójrzmy na to także oczami świętej Hildegardy. Bo jeśli w związku ze stanem naszego zdrowia mamy na przykład potrzebę odkwaszenia organizmu, w tym czasie raczej unikajmy mięsa, lub na przykład zdecydowaliśmy się pościć w jakiejś intencji, bo to też czasami takie postanowienia mamy, informacje o mięsie mniej nam będą przydatne akurat w tym miesiącu, ale jeśli czujemy, że. Potrzebujemy się wzmocnić po takim zimowym wyjałowieniu organizmu, albo mamy anemię na przykład, lub inne choroby, to może być ta wiedza bardzo przydatna także tu i teraz. No oczywiście, również pod kątem zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Jakie są mięsa? Są takie, które możemy jeść przez cały rok, ale są też takie inne, które są tylko tak jakby dedykowane konkretnym miesiącom w roku. Warto wiedzieć, jakie światło na ten temat rzuca święta Hildegarda, i tym króciutko się właśnie dzisiaj zajmiemy. Odkryliśmy już, że drób może nam towarzyszyć właściwie przez cały rok. Czas teraz przejść do innych zwierząt. Co na przykład św. Hildegarda mówi o wołowinie i cielęcinie? Chyba najważniejsze jest to rozgraniczenie, które już na samym początku nam ukazuje. Bo pisze tak. Bydło ma w sobie coś z doskonałości, zaś w swej mieszance jest zimne i suche. Z powodu chłodu, jaki zawiera jego mięso, nie nadaje się ono do spożycia dla zimnego człowieka. Jednak dla ciepłego, który z natury jest ciepły, mięso to jest dobre do jedzenia ze względu na zawarty w nim chłód. Widzimy więc, że wcale nie skorzysta z tego mięsa człowiek o słabym ukrwieniu, a już szczególnie w czasie zimnych miesięcy, kiedy efekt wyziębienia tym bardziej nie jest pożądany. Natomiast znana jest lecznicza siła gotowanych nóżek wołowych lub cielęcych. Oczywiście musi to być wtedy chów ekologiczny, szczególnie przy bólach stawów. Przy ich stanach zapalnych, zwyrodnieniach stawów, a także osteoporozie. Tutaj na razie nie będziemy mówić dzisiaj o wieprzowinie, choć ogólnie wiemy, że święta zalicza się do do Święta oczywiście Hildegarda zalicza to mięso do kuchennych trucizn. O tym opowiemy w oddzielnym programie. Interesujące jest, że wcale zwierzęta, które niegdyś wypasali pasterze, a obecnie są dość ekskluzywnymi dla spożycia, lecz zdrowymi gatunkami, spotykamy gdzie niegdzie na wsiach. Nie były zalecane przez świętą Hildegardę w czasie miesięcy zimowych, a Mam na myśli tutaj kozy i owce. Teraz może mniej popularne tutaj, tak na Nizinach, ale również się pojawiają. I co święta Hildegarda na ten temat mówi? Owca, niezależnie od tego, czy chodzi o barana, czy o maciorkę, jest zimna, ale cieplejsza niż bydło, a także wilgotna i prosta. Spożywanie jej mięsa jest dobre dla ludzi zdrowych i chorych. Jednak nieco dalej mówi tak. Spożywanie tego mięsa latem jest dobre, ponieważ lato je rozgrzewa. Jednak zimą nie nadaje się ono do jedzenia, bowiem jest zimne, a zima także jest chłodna. No, i tutaj możemy sobie wyobrazić takie stado owieczek wypasających i rozgrzewających się latem na słońcu. Zaś zimą te biedulki siedzące zamknięte gdzieś tam w obórce. Przy czy w jakimś oddzielnym pomieszczeniu, i aby do wiosny. Podobnie święta Hildegarda pisze o koźlinie. Posłuchajmy. Spożywanie koziego mięsa jest dobre dla zdrowych i chorych. Jeśli koza jest silna, wówczas można ją jeść do sierpnia. Jednak kozioł jest dobry do spożycia akurat w sierpniu. Koźlątka z kolei, niezależnie od tego, czy są samcami, czy samicami, nadają się do spożycia do jesieni. Nie będę tutaj dzisiaj szczegółowo omawiał aspektów leczniczych związanych z jedzeniem tych gatunków. Opowiemy o tym w kolejnym programie. W jakich schorzeniach mogą być szczególnie pomocne, to oczywiście będą słowa św. Hildegardy. Jedynie dziś. Tak Skupimy się na tym, w której porze roku jest pożyteczne dla człowieka spożywanie ich, a kiedy lepiej by ich człowiek unikał. Dieta Św. Hildegardy odkrywa nam te tajniki dietetyczne, pozostawione przez nam, przez Św. Hildegardę. Wcześniej, oczywiście, tego. Też nie odkrywano, o tym będziemy jeszcze mówić trochę później. No i też mamy jeszcze do dyspozycji mięsa, które moglibyśmy pewnie uznać za szczególnie ekskluzywne, moi drodzy, trudniejsze do zdobycia, gdyż pochodzą nie z hodowli, a od zwierząt dziko żyjących i odstrzeliwanych, czyli tak zwana zwierzyna łowna. Jest to mięso bardzo pożyteczne dla człowieka. To także rozszerzymy w następnej audycji. A mowa tutaj o jeleninie, żebyśmy się nie, pomówi, nie pomylili, nie powiedzieli lejeninie, o jeleninie i sarninie. Te gatunki także możemy spożywać przez cały rok. Tak wydaje się logiczne, że zwierzęta dziko żyjące w sposób naturalny rozgrzewają się i choć to nie jest dla nich łatwe zadanie przy niskich temperaturach i ograniczonej ilości jedzenia, są to przecież stało ciepłe ssaki w końcu, natura je przystosowała, by sobie radzić, a dodatkowo rozgrzewają się zimą długimi nieraz i licznymi wędrówkami w poszukiwaniu jedzenia. Są to też zwierzęta zwinne, biegające, nie są ociężałe i odżywiają się wartościowym pokarmem. Tyle o na Według pór roku, mam nadzieję, że to też jakieś światło nam dało, będziemy... W kolejnych programach te informacje rozszerzali, a tymczasem za chwileczkę dwa przepisy, które dla Państwa przygotowałem, ale najpierw kilka muzyki. Taka sposobem dzisiejszego programu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy i www.sklephildegarda.pl to nasi też i patroni, o których często mówimy naszego radia, którzy wspierają nas i my, ich również. Oczywiście dziękujemy wszystkim patronom, którzy są z nami, tym dużym i tym mniejszym, i dziękujemy bardzo, że, że jesteście. Ale programy kulinarne to także na końcu pozwolę sobie opowiedzieć Państwu jeszcze na temat jednej firmy i jeszcze jednej, z którym mamy z którymi współpracujemy też i polecamy ich wyroby, bo naprawdę są znakomite i sprawdzone przez nas, także bez tak zwanego ściemniania, jak to się mówi, można kupować u nich na pewno. A dzisiaj dwa przepisy, właśnie według świętej Hildegardy, moi drodzy, tak ostatnio chcieliśmy trochę też i tej edukacji przesłać Państwu, którą raczyła na święta Hildegarda, i pierwszym przepisem to będzie Omlet ze świeżym serem kozim i miętą. Omlet ze świeżym serem kozim i miętą. Co będziemy potrzebować? Proste danie bardzo. To 8 jajek. Pęczek świeżej mięty. 300 gramów świeżego koziego sera. Jedna łyżeczka bertramu masło klarowane i sól albo cukier trzcinowy do posypania. Oczywiście sól zwykła, nie trzcinowa, bo takowej nie ma. Cukier trzcinowy jest, ale sól jest, sól kamienna, najlepsza sól kamienna z Kłodawy. Polecamy ją też. Byliśmy tam nawet robić reportaż w Kłodawie. Zatem to nam jest potrzebne. Przypomnę jeszcze raz składniki omletu bardzo świeżym Serem Kozim i Miętą, 8 jajek, pęczek świeżej mięty, 300 gramów świeżego sera Koziego, jedna łyżeczka Bertramu. Co to jest Bertram, to już znajdziecie sobie Państwo w sklepie Sunvita na ulicy Lektykarskiej 11 w Warszawie, ja podam jeszcze oczywiście na koniec, masło klarowane, sól albo cukier trzcinowy do posypania. I jak to robimy? Połowę drobno posiekanych liści mięty podsmażyć na maśle. Dodać rozdrobniony ser kozi połączony z ubitymi jajkami. Wymieszać również na krawędziach, aby omlet był Równomiernie usmażony, przykryć i smażyć na małym ogniu. Gotowy omlet przełożyć na ciepły talerz i udekorować pozostałymi liśćmi mięty. No i omlet ma dwa sposoby podania, bo jeden sposób to na słono, albo na słodko, na przykład z drzemem. Nie wiem, cytrynowym, różnym, jaki lubimy. Powiem jeszcze raz sposób przygotowania. Połowę drobno posiekanych liści mięty podsmażamy na tym maśle klarowanym. Dodajemy rozdrobniony ser kozi połączony z ubitymi jajkami. Mieszamy to wszystko, bo sporo podsmażeliśmy na patelni. To dolewamy to wszystko do, do patelni, mieszając również na krawędziach, aby omlet był. Równomiernie usmażone. Przykrywamy go i smażymy na małym ogniu jeszcze kilka minut, gotowy omet przekładamy na ciepły talerz i dekorujemy pozostałymi liśćmi mięty, i podanie na dwa sposoby, dlatego mówiłem, że sól albo cukier. A więc podawajemy na słono albo na słodko, na przykład z drzemem cytrynowym. To jeden przepis. Teraz moi drodzy, chwilka przerwy, i za moment wracamy z kolejnym przepisem. Zostańcie z nami. No jeszcze do takiej świerszczy, to nam trochę daleko, ale drugi przepis jest typowy na jutro, moi drodzy. Jutro piątek, zatem filet z okonia w folii. Filet z okonia w folii potrzebować będziemy tak. 800 gramów filetów z okonia. Dwie łyżeczki masła. Dwie cebule, jedna łyżeczka bertramu, koperek, szczypiorek, szałwia, chyzop, sól, sok z jednej cytryny, cztery łyżki stołowe wytrawnego białego wina i cztery łyżki stołowe kwaśnej śmietany. Powtórzę jeszcze raz. 800 g filetów z okonia. Dwie łyżeczki masła. Dwie cebule. Jedna łyżeczka bertramu. Koperek. Szczypiorek. Szałwia. Chyzop. Sól, sok z jednej cytryny, cztery łyżki stołowe wytrawnego białego wina i cztery łyżki stołowe kwaśnej śmietany. To składniki naszego dania. A teraz sposób przygotowania. Filety oczyścić, skropić sokiem z cytryny i posolić. Należy podzielić się na cztery porcje i ułożyć na podwójnie złożonej folii. Cebulę pokroić w talarki. Zioła należy umyć i grubo posiekać. I teraz na każdej porcji fileta położyć pół łyżeczki masła, ćwierć łyżeczki Bertramu, krążki cebuli i zioła. Polać łyżką stołową wina, dokładnie opakować folię i piec w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. A po wyjęciu z folii podajemy z łyżką kwaśnej śmietany. Jeszcze raz powtórzę sposób przygotowania. Filety uczyścić, skropić sokiem z cytryny i posolić. Podzielić na cztery porcje i ułożyć na podwójnie złożonej folii. Cebulę pokroić w talarki, zioła umyć i grubo posiekać. Na każdej porcji fileta położyć pół łyżeczki masła, ćwierć łyżeczki bertramu, krążki cebuli i zioła. Polać łyżką stołową wina. Dokładnie opakować folię i piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. A podawać to wszystko z łyżką kwaśnej śmietany.